Okej, tego to się nie spodziewałem. Przybliż sobie na budynek jakiś, jeden domek. Co? Przybliż sobie na jakiś jeden domek na przykład. No mam. I obracaj kamerę i zobacz na cienie. No co? No obracałem się cienie razem z kamerą? Nie, mi nie. Mi tak. Co ty gada? No serio. Jak wskazówka jest zegara. Ale obracasz, wiesz, kółko naciskasz i obracasz? No, no tak. Mi się normalnie cienie obracają razem z tym. Jakbym był księżycem normalnie. No, no. Świecisz. A ty streamer jesteś, to świecisz. Ale że jestem taki streamer, że świecę jak księżyc. Taki za mnie streamer. Aha, już pamiętam, co ja tu robiłem. Ja tu miałem taką przebudowę, bo akurat mam naftę na polu ziemniaków, nie? Kurde, i wszystkie te pola musiałem poprzesuwać. Ktoś chce się nazywać liniowiec jego nickiem? Standardowe pytanie co streama, a nikt nie chce. Hech. Dobra, bo ja podejrzewam, że tutaj do czegoś potrzebuję. Ja nie wiem, co ja tu robiłem, serio. To naftę pewnie. To po co? Trzeba nie będzie naftoport. Elektrownia. Magazyn ropy. Mały naftoport. To jest naftoport, tak? Dobra. Czyli teraz tory trzeba tam poprowadzić. Okej, okay, mamy połączone. Dobra, teraz tak. Budowa tego jest dosyć droga. Teraz sobie ogarniemy. Twardy kolo. Właśnie, nie ma twardego na streamie. Ale on z reguły później przychodzi. Miedziany pierścień. No dobra, wiecie co? Ja pamiętam, że coś tutaj budowałem. Czekajcie, questa tutaj mi dają. Dają mi questa. Nie wiem gdzie. Gdzie jest ten quest? Gdzieś w tym miejscu. Czy ja mam zaczętego questa? A mam, dobra. Jest tam szampany. Nie ma szans. To dopiero gdzieś daleko, daleko jest. Dobra, czekajcie. Ja potrzebuję naftę. Tutaj naftoport. Żeby mi transportował naftę do innego miejsca. Na razie. Chcesz? Dostarczenie towarów. Okej. Gdzie są moje statki? Wszystkie. Weźmy dwa liniowce i Walcheru. Walcheru na czele płynie. Ktoś inny by płynął na czele, jakby był jego nick tutaj. Zróbmy sobie tak. Będzie moja flota do questów. Okej. O, tutaj twoja flota niezła płynie. No, ale on nigdzie. Co? Nie wiem, gdzie nie płynę. To nice. A tutaj będzie na pewno potrzebny naftoport. Tutaj będziemy już produkować okulary. Płyną, to jest masakra. Lepszone przez elektryczność, czyli nie jest wymagane. To nice. Możemy sobie to robić. Kopalnia piasku. Zrobimy tak. Bo oni płyną wspólnym tempem, nie? A liniowce są wolne. Musiałbyś fregatami sobie pływać razem z tymi. No ale po co ten liniowiec płynie z nimi? No nie wiem. Tak go ustawiłeś. Łoża cynku. Będziemy mieli tutaj cynk, tylko potrzebowałbym żelaza. Co, czy ja mam tutaj taki drugi porcik, żeby zrobić? Tutaj, o. Dobra, to by było nice, tak naprawdę. Stocznia parowców. Pierce. To chcę. Co jest?
Tutaj? Serio? Bo to jest woda. Okej. Niech wam będzie, ja się nie mieszam. Dziwne to. Dziwnie to działa tutaj. Dobra, jak w ogóle stoimy z towarami? Czy mamy tu jakieś problemy z czymś? Ziemniak spada. Ale nie jest źle. Trochę kiełbasa spada. Kurde. Ale kiełbasa już będziemy... Mydło spada. Ale kiełbasa i mydło już tak dalej będziemy robić już na drugiej wyspie. Właśnie, może od tego zaczniemy. Porządna kiełbasiarnia mi tu potrzebna. Pokazać ci coś? Tylko nie wiem, o co z tym chodzi. O. Wiesz, gdzie mam Skellige wyspę? To blisko tej mojej głównej? No zaraz zobaczę. No jest, no. I jak widzisz port, jak masz port na dole, a wypływanie na górze, to po prawej stronie jest kamień. I jeszcze raz? Jak masz port, nie? Jak no. Patrzysz z portu w morze na przykład, nie? To po prawej stronie masz kamień z napisem. Nie wiem, czy to jakiś easter egg, czy o co z tym chodzi. No jest. Ano Union. Ano Union. Ciekawy jestem, czy to jakiś easter egg, czy co to. Herezja, zbóż go. No nie mogę. Okej, ekspedycja. Powiedzcie mi, kto na ekspedycję pływał? Aha, oto jest na ekspedycji, dobra. Potrzebuję mojej uwagi. Uciekinier. 90% za potęgę morską. Jedziemy. Co tam im dać na tą wyprawę? Kryto nagrodę, bosmankę, jak masz. Nie no, nie ma. Okej, fajnie. Szybkość ruchu, spowolnienie. Powiem ci tak, masz napisane przy ekspedycji, co jest potrzebne na górze. Czy potrzebują dodatkowych racji, czy na polowanie, czy na ten. Jak najedziesz, to masz napisane wtedy, do czego to tam daje premię. Dobra, kurde, najgorsze, że tu nie ma w ogóle żelaza. Tu jest natomiast dużo żelaza. I zrobimy tak. Zaczniemy produkować... Skąd oni mają tyle żelaza tutaj? Ha, dobra, wiem. No bo tutaj właśnie to miałem wybudować. I właśnie przyszła pora na to. No gdzie ja? Okej. Kurde, kasy im poszło. Czy mi bilans spadł, czy to jest przypadek? Zobaczmy jakieś rumy na przykład. Czekajcie, może inaczej to zrobimy. Zobaczmy tak, nie ma okularków. Rum jest wszystko. Tutaj. Piwo wszystko jest. No jest cały towar. Tylko właśnie jak z piwem. Spada? Nie, nie spada. Na szczęście. Konserwy się utrzymują. Chmiel spoko. Rum jest spoko. Płaszcze rosną. Płaszcze się opłaca. Powiem wam tak, że płaszcze super się opłaca. Robić. Dobra, i teraz... Jedna z ważniejszych rzeczy w zimie. Cześć, salonowy żołnierz Boga, witamy cię serdecznie. Potrzebuję bardzo dużo tutaj kopalni żelaza i to będziemy przesyłać od razu. Dobra, cyk, tutaj. Cygłóweczki potrzebne. Nie ma tu cygłóweczek. Okej, zaraz to ogarniemy. Orfeusz, co ty tu masz w ogóle? Ja to dostałem od babeczki. Dobrze, panie Orfeuszu. Proszę, abyś zabrał troszkę cegłóweczek. Dobra, tyle starczy. Jak na razie. Tutaj. 15 cegłóweczek. Rozbuduję sobie ten magazyn chyba tutaj. To jednak tego żelaza będzie trochę potrzeba. I zrobimy jeszcze jeden statek, jeszcze jeden clipper. Niszczycielska zemsta, oh fuck. Moja flota z powrotem tutaj.
Ten już sobie sam tam poradzi. Ci niech się oddzielą. Fregatę można było kupić, ale chyba nie będę na razie z tym śpieszyć. O, Veracruz się skończył festiwal. Szkoda. Bagna Royal. Veracruz spada oczywiście, dobra, wiadomo. To było wiadome. To miasto bym dalej rozbudowywał. Jak tutaj wygląda sytuacja? Kawusie potrzebujecie, tak? Kawusia jest tutaj. Powiem wam, że wiecie co? Zastanawiam się nad zrobieniem czegoś takiego. Zrobić jeden wspólny, duży magazyn w tym miejscu, niż kurde, żeby z każdej wyspy po trochu towaru wwozić. Wiem, że to jest takie trochę naokoło. Ja myślę, że te główne statki jakby zabierały z jednego portu, to będzie chyba fajniejsze, nie? Żeby z jednego portu to wszystko zabierać. To tak na przykład taką kawę. We could be better, I'm sure of it. Gdzie my produkujemy kawę? Tutaj przecież. Aha, bo oni mogą kawę brać tutaj, jak będzie ich więcej. Nie ma rumu natomiast. Dobra, czekajcie. Stąd, bawełna. Kurde, teraz to ja mam porobione już szlaki. Bawełna, stąd idzie rum. A stąd kawa. Tu szlak. Czarterowy. Zrobimy tutaj szlak na kawę. Stąd tutaj na maksa. Dobra, tą bawełnę niech włożą tutaj. Mówi się trudno. Jak tam dyplomacja z piratami? Nawet spoko. Trzeba pilnować się z hajsem teraz. Może pieniądze mi kurde spadły dosyć sporo. Tak, mam coś dla ciebie. No i nice. Ten statek ogarnął się już, więc płyńcie proszę was tutaj. Dobra. Cegłóweczki już mamy. Cyk i cyk. Rozbudujmy w takim razie to. Moja ekspedycja wróciła. Co znaleźliście? Cygara. Fajerwerki. Bomba TNT. No kurde. Nie to, żebym tego używał, ale to sprzedamy. Będzie się opłacać, nie? To odkładamy i to odkładamy. To jak zwykle. Topimy w takim razie. Okej, i teraz tak. To i to idzie na sprzedaż. Co to jest za gość? Aha, to miałby dochód. O, właśnie. Trzeba dać to i to będzie mi dawać dodatkowe dochody. Te dwie rzeczy idą na sprzedaż. Co to za gazeta? Finezja, dochody na dom. Kurde, niezłe, ale zadowolenie mi spadnie. Dlaczego takie małe zadowolenie tutaj? Dlaczego oni są nieszczęśliwi? Przecież daję im wszystko, co chcą. Aha, dobra. Zadowolenie plus 5 z wiadomości, ale dlaczego jest tu taka minka? Warunki pracy. No dobra, propaganda, ryzyko zamieszek plus 100%. O, panie. Zadowolenie minus 10. Propaganda zawsze będzie, niestety. Tak wam powiem. To będzie stały element, niestety. Idź to sprzedać. A wiecie co? A dostanę jeszcze skóry. 50 skór. Nice. Idziemy to sprzedać. Do tej babeczki. Ona skupuje skóry, nie? Po dobrej cenie. O, mamy w porcie specjalnego gościa. Matt. Będzie pasować. Może na statek się go będzie opłacać. Wysłać. Na ekspedycję razem z innymi. Auto naprawa. Ładnie. Dobra. Żelaza na szczęście już troszkę mamy. Magazyn jest pewny. Co ja mam robić? Eskortować go, tak? Okej.
Dobra, jazda tam do roboty. Tu sobie nie radzicie, ale tu macie obok inne magazyny i kurde, ten na przykład stoi pusty. Moglibyście sobie na spokojnie poradzić, to nie chcecie. Dobra, świnia, o kurde, to propaganda, wiecie co? Dajmy 15 do zadowolenia, chociaż wiecie co jest do zadowolenia tutaj nawet. To jeszcze nie broni? Tylko w to pójdziemy, o kurde, ale powiem wam, że hajs będzie na minus chyba. Dobra, zaryzykuję. Minus 1700. O kurde, ale to ja pierdzielę, ale to mi skoczyło do tyłu. No nie spodziewałem się, że aż tak będzie problem. W takim razie myślałem, że na spokojnie sobie to... Aha, dobra, przez to też spadł hajs. Przez epidemię. Trzeba budować ten szpital w końcu. A, czekajcie, bo to jest policja. A gdzie? Stąd przyjechali, a stąd ruszyli? Nie, stąd nie ruszyli. Tylko stąd. Jeden szpital tylko obsługuje to miejsce. Takie niefartowne troszkę, nie? No dobra, poradzimy sobie zaraz może. Teraz jeszcze sprzedamy, więc będę miał trochę w zapasie. Tu nie ma zamiaru budować się. Wyluzujcie. Dobra, wyzima. No nie mogę teraz tego robić. Musimy zrobić tak. Odpowiednie miejsce na świnki będzie tutaj. Plany. Tutaj będą same rybki i zrobimy to na full, żeby port, żeby nie zablokować sobie później miejsca na budynki. Nie? Zrobimy tak, żebym wiedział, jak to później będzie wyglądać. Okej. I teraz tak. W ten sposób, no i jedziemy ze świnkami. Farma świń. Raz, dwa, trzy, okej. Tak to będzie, farma świń. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, ogarniamy. I kiełbaski do tego. Tutaj zmieszczę, tak myślałem, że tutaj wcisnę to. To fajnie. To już nie zmieszczę, niestety. Raz, dwa, trzy. Raz i dwa. Dobra. Muszę to w końcu otoczyć. Tych kiełbasek tutaj trochę musi być. Na trzy. Co tam za niewielki problem się pojawił? Aha, brakuje chmielu, okej. Trochę lipa, ale może... Może na razie będzie starczać, później to rozbudujemy, nie? Kurde, z hajsem duży problem. Alarm. Jest już tutaj? Dobra, sprzedawaj to. Powiedzcie, że trochę na tym zarobimy. Nice. Są pieniążki. 1800 na minusie. Kurde, to jest duży problem. Teraz... Jak tam epidemia, weźcie to ogarnijcie. Dobra, i skoro tak się sprawy mają, to trzeba tu ogarnąć się w inny też sposób. Tak. Wieśniaków będziemy ulepszać. Okej. Jeszcze jedno możemy postawić. Dobra, mamy dużo teraz tych. Robimy to w taki sposób. Tylko, że nie zbankrutuję przez to. Powiatomienia jakoś szwankują w tej grze, co? No, też w ogóle nie dostaję o epidemiach i tak dalej, nie? Mhm. Dobra, wyszliśmy na prostą. Nie wiedziałem. Nie mogę, kurde, znaleźć... Gdzieś mam ruiny i nie wiem gdzie. Nie możesz wcisnąć?
co? Ale nie wiesz, na której wyspie, czy co? Czy wiesz, wiem, na której wyspie? Wiem, na której wyspie, bo widzę w niezadowoleniu, że są gdzieś ruiny, tylko na nie której? Wiem, gdzie. Ci znajdę. No, w Shandalai. W Shandalai, mówisz? Dobra, mam. Znalazłeś? No. Jeszcze po ciemku weź szukaj. Po nocy lataj i szukaj. Te ruiny pewnie, ten bunt powstał, bo jest niezadowolenie. Tak. A teraz świniaki też już przenoszę z głównej wyspy, bo nie ma tam żadnego festiwalu przez to. My są niezadowoleni wiecznie. No, w sumie też by się przydało. Jeszcze gdzieś mam jedne ruiny. No, ale do tego potrzebujesz dzielenia pracowników, a na szczęście ja dopiero teraz odblokowałem. Czy teraz dopiero się z tym będę ogarniać? No po co? Jak sobie zrobię na drugiej wyspie tych pracowników? Możesz jedynie świniaki. Do drugiego będziesz potrzebować... No chyba, że chcesz tak robić. Przesyłać tam jakieś chmiele i inne pierdoły im. No. No ja tego nie lubię. Jak wolę pracowników mieć po prostu. Gazeta nie przykro. Nie! Puściłem ją! O Boże! Na minus będziesz? Dużo? No. No tam był przychód i był jeszcze zadowolenie i wszystko co najgorsze, jeszcze potrzeby. To nice. O, odblokowało mi coś inżynierów. Nie. Aha, artykuły propagandowe, dobra. Te okulary bym w końcu postawił, ale do tego potrzebuję żelaza. Walka. I po sprawie, nie? Dobra. Te płaszcze, jakbym tam ruszył, bo to by się przydało. Tutaj w ogóle już ta bawełna chyba powinna przyjść pierwsza. Co nie? Tak, jest pierwsza. Dobra, nice. Przyszły też hajsy. W mieście, w którym robię browar, ludzie są niezadowoleni, bo nie ma browar. Zablokowałeś im? Co? Nie, no cały czas wszystko biorę do głównej wyspy. Możesz im zablokować też, nie? Dobra. Magazyny powiększone. Teraz potrzebuję tego cholernego żelaza. Stąd trzeba ogarnąć. Bardzo mało, nie? No ale dwa postawię te, na szczęście. Dobra. Czuję więcej wieśniaków tutaj. Tam na nowa ekspedycja. No zaraz coś popłynie tam na tą ekspedycję. Jest już mój statek tutaj, ten liniowiec. Gdzie on jest w ogóle? Miód klej. Jeszcze płynie, kurde, jak długo. Ja muszę tutaj to rozbudować. Aj, nie zmieszczę. Szkoda. Czyli będzie tak... Nie no, zmieszczę. Co? Co jest? To dziwne. Okej. Okay. Fajnie by było sznapsa tutaj dostarczać. Tego sznapsa chyba tutaj dostarczam, nie? Jak to wygląda sytuacja z tym sznapsem? Co? W ogóle go nie ma. A, nie. Idzie tam, ale po 10 i dlatego jest słabo dosyć. Dobra. W ten sposób. Bartolini, teraz ty chcesz być statkiem? Liniowcem? Dobra.
Co robi moja flota tutaj? Skończyła eskortę, tak? Okej, wracajcie tutaj. Chleb słowa. What the fuck? Kopalnia mi wybuchła. No, normalka. Jazda tam wszyscy gasić pożary. Dzień, dzień, dzień. Ej, wiecie co? Ja mam mało straży pożarnej tutaj. To jest powiadomienie, że masz pożar, a ty patrzysz, a tylko kopalnia w ogóle. No ale wysadziła mi budynki dookoła i się palą teraz. No co? Podpaliła. No bo mam kopalnię zaraz przy mieście, nie? Ja się jarę teraz przez to. Ale mam 4 straże pożarne tu w okolicy. Jeszcze wszystkie mobilizuję. Kurde, dostać i czekać tam. No, jak zobaczysz na miasto, to widać od razu, że się fajczy. Ale które? No, główne, w Kermoren. Stateczek. Mówisz, że zagrałbyś w to, Anno? Czekajcie, tu jest miód klej, to nie, ale... Nie, nie będę ci dać takiego statku, który nie ogarnia. Krishna i to dzielnica, a nie... Słodka harmonia. Bartolini. Jaka ładna ta kopalnia. Czemu ładna? No bo wapienia. No tak. Myślałem, że to zwykła taka, bo wapienia. A cynku? Robisz gdzieś cynk? Tak. Na Skellige, ale tak. Jeszcze mi brakuje żelaza. Czyli nie jest zbudowana. Nie, to ci powiem jak będzie. Dobra. Wolność będzie tutaj pływać. Tylko tak, wolność domku w swoim domku. Szlak handlowy. Wolność. Skellige i Kermoren. No i tak, ze Skellige będziesz ładować płaszcze, jak już będą, i rozładowywać w Kermoren. No nie wiem, co mam więcej zrobić w takim razie. Dobra, na razie niech będzie to. A, te świnie, jak dokończę, będzie też przesyłać. Czemu ja tu płaszcze postawiłem? One miały... Aha, bo tutaj są te do płaszczy, dobra. Myślałem, że, nie, to, że to nie tutaj. Okej. Okay. Jedziemy teraz z tymi świnkami. Dalej. Dobra, trzeba tej kiełby, żeby tam troszkę szło. To co za oreł mi tu lata? Czego on tutaj chce? Dobra, mamy 6 tych, tak? Więc teraz 6 tych. Raz. Dwa. Może inaczej. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Zrobimy tak. Okej. Magazyn. Czemu na minusie mamy? Czyżby coś tutaj się stało? Niepożądanego?
Czy mi spadło jakiś towar? Tak po prostu. Mówicie, że spadło? Bo wybudowałem budynki nowe. Ale to nic. Jak to wygląda sytuacja ryb i ubrań? Ubrania spadają, ryby nawet spoko na razie. Ubrania, gdzie ja ubrania tutaj produkowałem? Nie pamiętam. Gdzie ja ubrania produkuję? Czy ja produkuję tu ubrania w ogóle? Tutaj jest, dobra. Trzeba przenieść te ubrania może nawet tutaj gdzieś? Już nie wiecie co? Bo tutaj będą cały czas osiedla... O kurde. Jak to wygląda? Mieszkalne, więc trzeba to jakoś gdzieś przenieść. Tutaj to będzie się działo. Ubrania. Okej, okay. Raz, dwa. Raz, dwa. Aha, i tak nie zmieszczę. Dobra, nice. Raz i dwa i trzy. Raz, dwa i trzy, okej. Okay. Teraz ubrania z tej strony. Raz, wróć. Raz, dwa, na razie dwa. Magazyn będzie w tym miejscu stać. Czekajcie, może inaczej. Zobaczymy, na ile zmieszczę tych ubrań. Tak, żeby tu postawić drugą drogę i tu będzie magazyn. Ok. Dobra. Starczy na jeszcze jedno. Dobra. Trzeba więcej pracowników. No i nice. Jakoś sobie radzimy, nie? Z tym wszystkim. Jest tutaj trochę do roboty. A tam rybki zaraz zaczną spadać. To już dawno było. No i ten hajs ciągle spada. Trzeba tutaj coś zainwestować może. 3T postawmy. Jeden ten. Coś z tego będzie. Okej, i tutaj teraz. Dobra, cały czas idzie ciężko i długo. Kwestik, co tam potrzebujesz? Dostarczenie towarów. 27 płaszczyzn, spadaj, ja to wolę sprzedać. Bardziej będzie mi się opłacać. Ile tam hajsu było, nie spojrzałem. Ale raczej nie będzie mi się opłacać. Lecieć teraz z questem. Wolę to sprzedawać później. Co za wykrzyknik, za dużo tego tu już macie. Okej, okay, bawełna się skończyła. No to nice. Dobra. To dobrze. Tylko te płaszcze, żeby tu zaczęli produkować, bo będzie lipa. Produkujecie? Dobra, ja bym jeszcze jeden wybudował do płaszczy. Nie ma okien. Potrzebujemy okna i żelazo znowu. A niech to. Na razie nie jest źle. Dobra. Okna i żelazo. Najgorzej z tym żelazem tutaj. Stalowe belki. Słabo. Trzeba bym stąd żelazo. Bilans.
dosyć niebezpieczny. Gdzie to chyba, żebyśmy zainwestowali w produkcję tego teraz, okularów. Monety plus 23. Opłaca się. Opłaca się w to zainwestować. Zobaczmy w takim razie cynk na początek. Kopalnia cynku. Kopalnia miedzi. Tutaj. Tam są dwie. No nie, opłaca się tutaj, bo tu mam ludzi do tego. Tylko czy mnie stać na taką kopalnię miedzi? O panie, to jest drogie. 12, 12, 10, 10, tak? 12, 10, 10, 12, 10, 10. 12, o fuck, nie stać mnie. Dziesięć. Tych okien mam dużo. Ale na co mi one teraz? Miód klej. Popłynąłbyś na kolejną ekspedycję, co? Już widzę, jak się czaisz. Tam zoologiczny najchętniej bym chciał. Tylko nie wiem, czy da radę on. Przecież ma 50%, no to... Płynąć dobrze, nie? Dobra. Powiedzmy tak. Siły nie potrzebuję. Potrzebuję polowanie. Rzemiosło. Okej. Okay. Polowanie 20%. Dobra. I dodatkowe racje żywnościowe. Powiedzcie mi, czy to mięso wam wystarczy jako racje żywnościowe, ale mało morali, kurde, dało. Ty daj mi dyplomację. Ten będzie lepszy, nie? To jest karcz, masz to, to nie? No dobra, 82. Próbujemy w takim razie lecieć na tą ekspedycję. Jest Bartolini. Ty jesteś tutaj, Lini. Dobra, na razie będziesz stał jeszcze. Okej, okay, możemy wziąć towary. Bartolini. 12 tego było. Cyk, płyniesz tutaj. Dobra, będzie kopalnia miedzi już. Kopalnie cynków sobie w takim razie zróbmy. W tym miejscu 12, 10, 10 jeszcze potrzebuję też. Niestety. Ładne stado. Tak sobie zrobimy. Magazyn niech już stoi. Dobra. Będę potrzebować rybek w takim razie jeszcze. Na razie chyba jedne starczą. Okej. Okay. Jest dobrze. Zarabiamy. Później tą policję. Dobry wiatr może będzie, to dosyć szybko przypłynie. Chyba jest dobry, czy nie? Jaki jest wiatr? Pokaż mi. Zobaczmy. Tak. Dobra, powinien być dobry. Dobrze płynie. No, ładnie śmiga. 13 tysięcy kasy mi dała babka. No. Ładne sumki. Też miałem co chwilę ładne sumki. Zaraz z piratami będziemy handlować, nie? Chyba jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Czy tu już kawa przyjeżdża? Przyjeżdża, nice. Tą kawę już bym chciał tam przesyłać, ale no na razie nie jest mi potrzebna. No i co, może rozbudujmy to miasto jeszcze w takim razie. Też bym chciał na razie planować. W ten sposób. To tutaj ulepszmy to. 600. No dobra, to zaraz powinno wskoczyć. Zadowolenie wszystko macie, tak? Też. No nie, tutaj zaraza, serio? Oh fuck.
kiepskawo trochę. Jak wam powiem. Dobra, szpital. Teraz tak, co potrzebuję? 16:40. 16:40 Walcheru. To będzie twoje zadanie. Te liniowce są za wolne, więc Bartolini, zostajesz w porcie. Walcheru się tym zajmie. Wiedziałem, że będzie problem z tym żelazem. Ile tam jest potrzeba? 16? 16, to 14 będę potrzebować do tego. 14. Nice. A tego 40 było, tak? Co? Ja tylko mogę nawet więcej tam przesłać, niech to na razie stoi w tym porcie. Tylko 16 tego, kurde, no z tym żelazem trzeba było się w końcu ruszyć. Bo się robi trochę problem. Z produkcją. Jeszcze 4. Nie ma na razie co tego budować. Od żelazo byśmy na razie wybudowali. 5 cegłeczek. Dwie kopalnie żelaza w fajnym miejscu. Gdzie jest trzecia? Tutaj. Już jest zaprojektowana. Nawet. Cyk. Nie ma dużych kosztów utrzymania tego w sumie. Możemy sobie to na szybko tu ogarnąć. Serio? Okej. Dobra, niech to się tutaj produkuje. Jest już. Jeszcze jedno, fuck. A jak tam kiełbaski z tamtej strony? Trzeba już zacząć je przesyłać razem z płaszczami. Nie ma? Czemu się nie produkują? Magazyn tam chyba zrobiłem, czy co jest? Aha, dobra, to nice, że to nie ma dojścia do głównego magazynu i dlatego nic się tam nie dzieje. No właśnie. Okej, okay. Aha, ja tutaj miałem na rybki porobione. Domki rybaków. Dobra. Boże, jakie mam zamieszki, chodzą ludzie, ty. Ja też miałem całą wyspę zbuntowaną raz. A teraz mam epidemię, a nie mam tam szpitala. Dobra, Walcheru, ratuj. A, budynki oburzą. Przynajmniej szybciej się skończy epidemia, nie? Pam, 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 pam. Okej. Okay. Orfeusz. Orfeusz, będziesz nowym szlakiem handlowym. Orfeusz, proszę cię bardzo, stąd tutaj będziesz nosić, czy tam wozić żelazo. Okej, okay, powinno ci dwóch na razie. Dobra. To są pracowe, tak to nazwiemy. A tuż są dostawy. Dostawy. Dostawy 1. A tu pracowe, a tu dostawy do Kermorn. Może być z tych, z innych tych, nie? Z reguły chyba będzie stąd.
Dawaj, Walheru, płyń szybciej. Bo to się już kiepsko robi. Kurde, ale mamy tego. Powiem wam tak, że jak możecie to sprzedawać, jak już będzie na 180. Okej. Dawaj, Walheru, płyń. Tutaj, nie skręcaj, mają ci ustępować wszyscy. W tej chwili wszyscy mają ci ustępować. Dobra, nice, cyk. To jest teraz najważniejsze. Okej, hajsy mogę zwiększyć w końcu. Niech będzie. 2000. Trudno. Będę mniej zadowoleni. Tylko żeby się gdzieś nie buntowali. A co tutaj się dzieje? Hatnie o sztabsa. Wiecie co? Wiosły możecie kupować. Wam pozwolę na to. No może być na maksa. Przedawaj, kupuj. No właśnie. Źle ustawiłem. Dobra. Cyk. Tam jest problem, widzę, z tymi pracownikami znowu. Doładujmy. No przez tą epidemię jest problem, ale już tam będą ogarniać zaraz. Wyszkolimy odpowiednich lekarzy. Będziemy ogarniać. Już ruszyły dwie karetki. Wiecie, jak w tamtych czasach wyglądał szpital? Dawali dragi, nie? To te czasy chyba były. Jakieś tam narkotyki różne dawali, dziwne. Palenie cynku, dobra. To żelazo niech tutaj rośnie. Trzeba nim, kurde, go przesyłać jak najwięcej tam. Magazyny tutaj będą potrzebne jeszcze. Trzeba rozbudować je odrobinę. Okej. W ten sposób. Co dalej? Żelazo jest już przesyłane tutaj. Trzeba zacząć wydobywać węgiel. Tak. Dobra, do pracy, rodacy. A my tutaj ze świnkami lecimy dalej. Czy kiełbaska jest już przesyłana? Dostawy? Nie, tu nie ma kiełbaski. Proszę was bardzo. Do roboty. Dobra, ale tych kiełbasek będę potrzebować na pewno więcej. Zobaczmy, ile tutaj mam. Kiełbasiarni mam 6, a ono to chyba zaczęło spadać, tak. Czyli na 8 pójdziemy kiełbasiarni, tak myślę. Na razie na 8. Tutaj mamy 6. Kurde, brakuje kamienia. Dobra, starczy. Dobra, mamy na 6. Fajnie było to też rozbudować. Brakuje mi kamienia tutaj, no to wolno idzie z tym kamieniem, niestety.